Zapytałem wyszukiwarkę o usługę ostrzenia pił ręcznych w mojej okolicy i Google nie wyświetliło mi żadnego rekordu pasującego do mojego zapytania. Nie tylko w mojej okolicy, ale w całej Polsce. Dosłownie dwie ulice ode mnie naostrzepiłem do pilarki taśmowej, frezy, wiertła, a nawet noża do wyrówniarki, ale na widok ręcznej piły wszyscy robią oczy ważki. Bądźmy realistami. Jeżeli jesteś entuzjastą ręcznej, tradycyjnej stolarki, to właściwie masz dwie i pół możliwości. Albo kupujesz kiepskiej jakości piły marketowe, albo uczysz się, jak ostrzyć porządne piły. I otwiera się przed Tobą cały świat wspaniałych, pięknie wykonanych narzędzi, które posłużą latami i będą ozdobą Twojego warsztatu. Jest jeszcze to pół możliwości, ale o tym za chwilę. Moi drodzy kochani, cały poprzedni odcinek poświęciłem na zbudowanie imadła do ostrzenia pił. No to w tym odcinku porządnie wypróbujemy to imadło. Jaki jest plan? Po pierwsze, moja stara angielska grzbietnica potrzebuje kompletnie nowych zębów. Myślę, że wspólnie, to znaczy w sensie ja i moja grzbietnica, doszliśmy do momentu, w którym nie można nie zauważyć słonia w pokoju. Zęby są nierówne, ostrzone na szybko. Ogólnie wygląda to słabo i co najważniejsze, a raczej najgorsze, niby działa, ale używanie tej piły jest jak jazda po dziurawej drodze na kwadratowych kołach. Taki to rodzaj przyjemności. Podsumowując, trzeba kompletnie zeszlifować stare zęby i precyzyjnie i symetrycznie naciąć nowe. Mam jeszcze drugą piłę, tym razem to piękny, legendarny Diston. To się jeszcze okaże, jaki model. Ta piła, pomimo tego, że posiadam ją już ładnych parę lat, nigdy nie doczekała się troski i atencji, na jaką na pewno zasługuje. Mam taką cichą nadzieję, że uda mi się w niej przeszlifować zęby z konfiguracji do cięcia wzdłuż na cięcie poprzeczne i że ostatecznie zastąpi ona bako z pomarańczową rączką, bo czas tej piły jest już policzony. Nie da się jej naostrzyć i po stępieniu można ją jedynie wyrzucić. A właśnie odczuwalnie tępieje. Taki jest plan. Zobaczymy, co z tych planów zostanie pod koniec tego odcinka. Sam jestem ciekawy. Naprawdę warto nauczyć się, jak ostrzyć i dbać o swoje piły. Nie jest to przeżytek i strata czasu. Taka jest moja teza, wokół której chciałem owinąć ten film. Czy uda mi się tę tezę obronić? No, mam swoje argumenty. Piły, które możemy kupić w dużych marketach budowlanych, przeważnie nie są konstruowane z myślą o ostrzeniu, tak więc ich żywotność jest ograniczona. Po stępieniu indukcyjnie hartowanych zębów taka piła nie nadaje się już do pracy. Poza tym specyficzny kształt i szlif zębów w marketowych piłach nie jest odpowiedni do przeżynania drewna. Przynajmniej nie wzdłuż. Sklejka, płyta wiórowa, nawet rurki PCW. Z drewnem jest kłopot, ponieważ tak szlifowane zęby całkiem nieźle będą sobie radziły przy cięciu poprzecznym, ale przeżynanie wzdłużne będzie horrendalnie wolne. Poza tym w porównaniu do takiego leciwego Distona, te piły są po prostu prymitywne. Jak to? Przecież piła to piła. Nie ma w niej nic skomplikowanego. Nie do końca. Brzeszcz od piły wysokiej jakości jest bardziej skomplikowany od zwykłego kawałka blachy. Po wycięciu kształtu szlifuje się go w taki sposób, że blacha w miejscu, gdzie znajdują się zęby, jest najgrubsza i stopniowo robi się coraz cieńsza, aż do najcieńszszego miejsca. Na grzbiecie. Dzięki temu piła może być lżejsza, a przede wszystkim można zmniejszyć rozwarcie zębów i mimo to piła nie będzie się klinować w trakcie cięcia. Nie wspomnę o innych oczywistych zaletach. Drewniana, wygodna rączka, w tym przypadku jabłoniowa, mosiężne śruby, medalion. Te piły są po prostu ładne. Ja wiem, nawet ładna miska sama nie napełnia się, ale o ile przyjemniej pracuje się takimi narzędziami niż tanim marketowym produktem. Można kupić współczesną, porządną, ręczną piłę. Można też upolować piękną sztukę ze starych, dobrych czasów.
Tak czy siak, umiejętność ostrzenia w obu przypadkach jest niezbędna. Inaczej nie wyrwiesz się ze świata marketówek. Trzeba też wyposażyć swój warsztat w odpowiednie akcesoria, które są do tego celu niezbędne. Podstawę stanowi odpowiednie imadło, ponieważ wyrównanie, rozwieranie i ostrzenie zębów tak na kolanie nie jest wskazane. Imadło można zastąpić dwoma deseczkami, które można ścisnąć czymkolwiek, nawet skręcić, ale im pewniej chwycimy brzeszczot, tym łatwiej będzie nam się pracowało. Przy długich brzeszczotach, takich powyżej 20 cali, trzeba się wykazać kreatywnością. Pilniki. Ja używam polskich pilników Befana, konkretnie modeli RPPE-C w różnych długościach i przekrojach, które dobieram w zależności od piły. Ogólna zasada, jaką się kieruję, jest taka, że przekrój pilnika powinien być zawsze co najmniej dwukrotnie większy od wysokości zęba danej piły. Dzięki temu mogę dwukrotnie wydłużyć życie takiego pilnika. No, bo pilniki się zużywają. Nawet pomimo tego, że są twardsze od, nazwijmy to, zwykłych pilników ślusarskich. Sam pilnik w trakcie ostrzenia można trzymać swobodnie, ale zdecydowanie lepsze efekty daje użycie prowadnika. Są dostępne piękne prowadniki, na przykład marki Veritas, ale można obejść ten zakup, robiąc sobie takie drewniane, no, prowadniki. Rozwierak do zębów, zwany również szrankownikiem, to narzędzie, które często na różnych giełdach staroci jest posądzane o bycie otwieraczem do konserw albo jakimiś dziwnymi kombinerkami. W rzeczywistości jego zadanie to precyzyjne rozwarcie zębów piły o określony dystans. Co to znaczy określony? Pomiar oczywiście jest możliwy i istnieją formuły na to, ile ma wynosić szrank w porównaniu do grubości brzeszczotu, ale w rzeczywistości szrankuje się nieco na czuja. Najlepiej zacząć od małego szranku i sprawdzać, jak działa piła. Jeżeli uznam, że przydałoby się więcej, to szrankuję jeszcze odrobinę. Po rozwarciu zębów najlepiej nie próbować odginać zębów w drugą stronę, ponieważ stal jest twarda i krucha, w związku z tym łatwo ułamać taki ząb. Dobra, zabieramy się za naukę. Ten film nie będzie szczegółowym poradnikiem. Taki poradnik znajdzie się na Akademii Stolarstwa, online'owym kursie, w którym jestem instruktorem. Jednym z pięciu. Dodam tylko, że jest już tam ponad 130 stolarskich filmów edukacyjnych, natomiast w opisie filmu, tam pod spodem, znajdziecie link do doskonałego filmu instruktażowego za darmo. Film jest po angielsku, ale warto od niego zacząć, nawet nie znając języka. Te dwie piły nie trafiły do tego filmu przypadkiem. Jedna do cięcia wzdłuż, druga w poprzek. Grzbietnica, głównie do wykonywania złącz stolarskich, oraz płatnica do skracania zarówno surówki, jak i ostruganych już elementów. Mamy więc najczęściej występujący scenariusz, który może spotkać każdego entuzjastę ręcznej obróbki. Procedura ostrzenia każdej z tych pił jest zawsze podobna co do zasady, natomiast zęby różnią się kątami. Po prostu zęby w pile do cięcia wzdłuż ostrzy się inaczej niż zęby w pile do cięcia w poprzek. W tej pierwszej zęby stanowią szereg ostrzy zachowujących się jak dłuta, w drugiej jak noże przecinające włókna drewna. Które łatwiej ostrzyć? Zdecydowanie na początku najlepiej jest zacząć od krótkich pił z drobniejszym zębem. Kąt zaostrzenia zębów jest prosty względem płaszczyzny brzeszczotu. Kąt skrawania w tym konkretnym przypadku to 4 stopnie, w sensie odchyłki od 90 stopni. W tej pile zęby wyglądają jak małe nożyki, tutaj kąt zaostrzenia to 20 stopni, a kąt skrawania 14. Te kąty mają znaczenie, ale moim zdaniem nie aż tak wielkie dla początkującego. Można na dalszych etapach zdoktoryzować się i używać innej piły do drewna miękkiego, innej do twardych gatunków. Można też zmieniać ilość, a co za tym idzie, gęstość i wielkość zębów. Jeżeli nauczysz się, jak ostrzyć, to nic nie stoi na przeszkodzie. A właśnie, ilość zębów. Podaje się ją najczęściej w sztukach na jednostkę długości. W polskiej nomenklaturze przyjmuje się, że jest to ilość zębów na każde 100 mm długości brzeszczotu, ale w dzisiejszych realiach jednostką jest cal. Tak więc można się spotkać z dwoma terminami, jeżeli chodzi o ilość zębów.
TPI i PPI. TPI to ilość całych zębów na jeden cal długości, PPI to ilość wierzchołków zębów w calu. Producenci najczęściej wybierają jednostkę PPI, chociaż nie jest to regułą. Należy jedynie pamiętać, że TPI będzie zawsze mniejsze o 1, tak więc piła 10 PPI będzie miała 9 TPI. A jeżeli już o zębach, jakie piły wybierać? Myślę, że w przypadku grzbietnic ogólnego zastosowania, nie mówię tutaj o drobnozębnych piłach do jaskółek, sensowną wartością jest 14 PPI przy długości brzeszczotu 10-12 cali. Natomiast taka 20-calowa płatnica do cięcia w poprzek, jakieś 10 PPI. Samo ostrzenie przebiega według pewnego schematu, o którym zawsze warto pamiętać. W pierwszym kroku wyrównujemy zęby, potem je kształtujemy, rozwieramy, delikatnie wyrównujemy przed ostrzeniem i ostrzymy. Oczywiście w przypadku ostrzenia nowej piły pomija się etap kształtowania i rozwierania. Wystarczy delikatnie wyrównać, głównie po to, żeby widzieć postępy w pracy, a następnie naostrzyć. Natomiast w sytuacji, w której kupiliśmy starą piłę, mającą za sobą lata pracy, trzeba będzie prawdopodobnie przejść całą procedurę, włącznie z odrdzewianiem i renowacją pochwytu, a czasami nawet prostowaniem wygiętego brzeszczotu. Dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku moich dwóch pił. Oba brzeszczoty postanowiłem odrdzewić z nadzieją, że spod rdzy wyjrzy piękne logo Distona. No i jakby lipa. Liczyłem na lepszy efekt, zresztą zobaczcie sami. Wszystko pokryło się po prostu ciemną, właściwie czarną warstwą tlenku. To nie jest koniec świata. Są sposoby na to, żeby usunąć tą warstwę tlenków po odrdzewianiu. No ale nie jest to metoda bezinwazyjna. A liczyłem na to, że uda się odkryć piękne logo Distona, które powinno być... No, nie wiem, czy będzie widać. O! Liczyłem na to, że będzie można dostrzec takie piękne logo, które powiedziałoby nam, z jakim modelem mamy do czynienia. No cóż. Po starciu tlenków brzeszczot zabezpieczam oliwą, bo rdzewieje to w oczach. Loga może nie ma. No cóż, piła nie będzie tak kolekcjonerska, jak może by mogła być. Ale to nadal bardzo dobrej jakości stal. Piła na pewno będzie użytkowa. Nawet bez loga. Na tym etapie odkryłem, że linia zębów jest wklęsła jak 7 nieszczęść. Czeka mnie więc całkowite zeszlifowanie starych zębów i naniesienie nowych. Od podstaw. Nie jest to trudne, jest co najmniej kilka sposobów na poradzenie sobie z tym wyzwaniem. Skorzystałem z okazji i postanowiłem także zmienić oryginalną ilość zębów z 11 PPI na 9 PPI. Tak więc piła będzie nieco bardziej agresywna. Zmieniam też zaostrzenie zębów na 20 stopni. Dosyć uniwersalny kąt zaostrzenia do cięcia w poprzek wszystkich gatunków drewna. W przypadku grzbietnicy sprawy miały się lepiej niż zakładałem. Umknąłem spod topora i udało się zęby po prostu poprawić, bez całkowitego ich usuwania i nanoszenia na nowo. Zmieniłem też kąt skrawania z 0 na 4 stopnie. Piła będzie teraz mniej agresywna, z łatwiejszym startem. Po rozwarciu zębów i ostatecznym naostrzeniu wyrównuję szrank za pomocą osełki diamentowej. Zapewni to płynną akcję piły bez drażniących szarpnięć. Teraz kolej na biżuterię. Po analizie medalionu ustaliłem, że moją piłę wyprodukowano gdzieś w okresie 1896-1917. Sam medalion przecieram pastą polerską, ale nie staram się o jakiś bardzo wysoki połysk.
Raczej zmierzam w stronę surowego wyglądu starego narzędzia, jakim przecież jest ta piła. Aha, zapomniałem. Z akcesoriów właściwie niezbędna jest jeszcze lupa nagłowna. No chyba, że ktoś jest snajperem. Wróćmy jeszcze na chwilkę do początku filmu. Jest jeszcze inna możliwość, którą niektórzy wybierają. Mianowicie zastępują piły zachodnie piłami japońskimi. Dla mnie jest to jednak rozwiązanie połowiczne. Chętnie sięgam po japonkę przy mniejszych złączach albo w sytuacjach nietypowych, takich jak zacinanie złącz na końcach bardzo długich elementów. Ale, no i oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja opinia, piła japońska nie zastąpi dobrej płatnicy albo ramówki przy przerzynaniu materiału wzdłuż w warsztacie zorientowanym wokół normalnej strugnicy. To temat na inny film, ale uważam, że piły japońskie są świetne dla kogoś, kto pracuje tak jak Japończyk. A propos filmu, treści, które tworzę, są pracochłonne w przygotowaniu i niekoniecznie rozrywkowe. Raczej skierowane do wąskiej grupy zapaleńców, a nie do mas. W związku z tym rozpatrz pozostanie patronem kanału. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, dołącz do patronów kanału na patronite.pl. Wpadnij również na pogaduchy, na grupę Przyjaciele 5M2 na Facebooku. A, zapomniałem jeszcze o sprawdzeniu, jak działają moje piły z nowymi zębami. Przypominam, że już w połowie listopada rusza sprzedaż Akademii Stolarstwa 2.0. Link do zapisów w opisie filmu. No cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie. Too crowded for us now.